pierwszy dzień w Korei nasze dziewczyny spędziły bardzo, bardzo, bardzo aktywnie, dlatego że Stefano Lavarini, trener reprezentacji, stwierdził, że najlepszym rozwiązaniem na jetlag będzie aktywność fizyczna. Stąd też nasze dziewczyny miały aż 2 pełne treningi w ciągu dnia i sztab szkoleniowy nie robił sobie nic z tego, że za nimi była bardzo długa, wielogodzinna podróż i wielogodzinna zmiana czasowa. Trener w formie. Do składu reprezentacji Polski na zgrupowanie w Korei oraz na Ligę Narodów na Filipinach dołączyła Magda Jurczyk. No muszę przyznać, że podróż była naprawdę bardzo ciężka. Leciałyśmy kilkanaście godzin z przesiadką jeszcze. Także myślę, że to jest bardzo ciężka sprawa. Tym bardziej, że tutaj w Korei jest 7 godzin różnicy, także bardzo ciężko się jest przestawić na samym początku. Wiadomo, to jest dzisiaj pierwszy dzień. Także myślę, że jutro, pojutrze już jakoś bardziej się zaadaptujemy. Dzisiaj tak naprawdę drugi trening, rano siłownia. No wiadomo, myślę, że wszyscy są tutaj, znaczy może oprócz mnie i Martyny, bo jesteśmy tutaj najkrócej, ale reszta dziewczyn no, ma prawo być zmęczona, bo też miały jeszcze dłuższą podróż tak naprawdę niż my ze Stanów. Miały też pierwszy turniej, także mam nadzieję, że wszystko teraz pójdzie w dobrym kierunku. Mamy tydzień przerwy, więc czeka nas fajne granie na Filipinach. Drugą zawodniczką, która zasiliła szeregi naszej kadry, jest Martyna Czerniańska, która wróciła na zgrupowanie po napisaniu matur. Mam dobre przeczucia, ale zobaczymy, jak przyjdą wyniki. Ciężko powiedzieć, ale matematyką i angielskim się nie przejmowałam i dalej się nie przejmuję, a polski no to zobaczymy, jak mnie ocenią i czekam po prostu na wyniki do 5 lipca. Ciężko wrócić po 10 dniach nieodbijania piłki, że tak powiem, więc jest na pewno ciężki początek też po takiej długiej podróży, ale na pewno pozytywnie, no w końcu z dziewczynami i z tego się cieszę, że będę miała szansę teraz reprezentować kraj.